Siema, jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. A co masz za sprzęt? Aprilka. Supermoto? Tak. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Mam się przejechać? Pośmigasz też po lesie? Śmigasz tym? Trochę jeżdżę. 125, to jest nowe, nie? Tak, tak, tak. Jeszcze do czerwca ma gwarancję. A powiedz, ile to biegów ma? 6, wow. A coś się odpycha? No tak. W porównaniu do na przykład do R-ki, 125? WR-ki, Yamaha? Nie, R-ki, Yamahy. Ścigacza? A to... Nie wiesz. Nie wiem jak to... A do WR-ki? Do WR-ki no to tak samo, podobnie, nie? Podobnie. Sama konstrukcja. A powiedz, przyspieszenia czy nie przyspieszenie, jaki V-Max? No taki, no nie wiem, no już się przyzwyczaiłem. Na początku było dosyć tak w miarę, mi się wydawało, że jest bardzo mocno, a teraz już jest słabo, nie? Aha, no ale ile, ponad stówkę poleci? Tak, stówka, no jak się tak bujniesz, to stówkę poleci. Aha, aha. Bo RK normalnie tam 110, to tak spokojnie sobie lecisz, nie? Ale starczy, nie? No starczy. Nie, no ja chcę sprzedać teraz, nie? Bo aha, aha. Prawko robię na A2 i ścigacza sobie kupuję. O, jakiego? Ja mam HMT 07 wezmę raczej, nie? Aha, aha. Czyli szosówka, nie ścigacz, tak, bo to... O, MT 07 to już to popyla, wiesz? No, ten typu Naked, nie? Tak, tak. Też tak coś podobne, taki Naked, Supermoto, no, takie... Na miasto bandyta. W autorze jest silnik MT-07, nie? No, też. No to pięknie. No jeszcze ma gwarancję do czerwca, także może jakiś klient. A powiedz, a nowe ile taki kosztuje teraz? Ja to kupiłem roczne. To dałem za to 16 800, nie? A nowe, no tam jak patrzyłem na Allegro, to coś tam, takie strony mają wystawione, to 18 900 do dwóch dych, nie? O. No to trochę. O, ładna. Ktoś jeszcze, Olix, przyjedzie? Nie. Nie? A wydech jaki ma. No, chciałem, nie wiem, chciałem zmienić, no. Mhm. To jest nominał, nie? No ale co, no? Cicha jest, nie? No. Cicha jest. Cicha, no. Ale tam kolega mi mówi, że jak jakiś tam wydech, to nie wiem, czy tam jakieś w silniku, bo to na tym trysku jest, nie? A, no. Czyli nie będzie trzeba robić jakieś tej... Mapy czy coś. No. Właśnie to na tam... pewno. Ale fajnie. Na koło idzie? Nie, chyba nie. To nie. Za słabe. Za słabe. Okej, jest. No to co? Betę teraz ładujemy i pojeździmy. Mam się przejechać? Poczekaj, przytrzymaj tylko, ja z tej strony sobie wejdę. Test Aprilka. Ładnie, cichutko chodzi. A powiem, RK ma większą moc. I lepiej wchodzi w obroty. Ale no, każdy motocykl jest inny, no. Ale bardzo przyjemny, bardzo fajnie się prowadzi. Nie słychać go, jak silnik pracuje. Ale swoje się odpycha. Bardzo leciutka jest.
Żeby tutaj był silnik od Erki, to by, kurczę, było petarda. Cicho, bo Tomek odpalił. Bardzo przewidywalny ten motocykl jest. Poszło na kółko? No troszkę, na jedynce. Ale spóźniony ma dół. No tak, wtrysk. Może coś by można było przy niej porobić, żeby lepiej to się odpychało. Ale bardzo taki podatny na szybkie wejście w zakręt. Bardzo leciutki, bardzo przyjemny. Słabe, nie? Słabe. Patrz, nawet luz wbiłem pięknie. Słuchaj, ale bardzo leciutki, bardzo przyjemny i bardzo taki... zakręty bardzo fajnie wchodzi, nie? Fajny, taki... Ale słaby, nie? Ale słaby. Duma słaby, wiesz, tak... Nie można w ogóle nawet go tak trochę poderwać, nie? Ale jak już tych obrotów dostanie, to już tam, wiadomo, no wtrysk i te unijne normy, no to... Super, dzięki, że dałeś się przejechać. Już wiem, o co chodzi. Jeden rider podjechał tam do mnie i mówi, nie, on mi nie da, bo... Nie, bo pan jest, żeby te, czy to jest coś, tak podobało, to tutaj kupiłem, nie? No. Ale tak to... Tylko on miał na kołach enduro, nie? No. O. To co, to śmigamy. O. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.